Miał być finał i walka o złoty medal. Była walka o trzecie miejsce w PGE Ekstralidze, zakończona zwycięstwem i zdobyciem medalu przez Włókniarz Częstochowa, co na pewno powinno cieszyć, wszak zespół biało-zielonych znalazł się w gronie trzech najlepszych drużyn w sezonie 2023. Cieszymy się bardzo, napięcie zeszło, aczkolwiek teraz mocno dygocze, bo od czasu, kiedy zgubiłem te swoje 20 kilo, to inaczej temperaturę odczuwam, a jeszcze jak Leon wylał mi za kołnierz prawie całą butelkę szampana, to wierzcie mi, jest mi cholernie zimno. I nie powiem, że łza wokół się nie zakręciła, no ale takie życie. Z niektórymi się witamy, z niektórymi się żegnamy. Trzeba być na każde takie możliwości gotowy, przygotowany, ale dzisiaj przede wszystkim cieszę się, że cały zespół pojechał na wysokim poziomie, bo przed meczem w życiu bym takiego wyniku nie wytypował.